dawno niewidziany w hali przystartowej 13 Marcin Kiełpiński w roli grającego prezesa pierwszoligowej Sośnicy Gliwice. Wrażenia po tylu latach? No super, to zawsze miło się wraca. Wiele spotkań tu rozegrałem. Dużo nawet takich obozów, czy to kadry młodzieżowej, czy to pierwszej kadry. Dużo spotkań, także to zawsze była bardzo przyjemna hala do grania. I nawet fajnie mi się dograło, bo sporo bramek tu strzeliłem. Także miło tutaj wrócić. Nie było obaw przed podjęciem rękawicy mistrzów Polski? Nie, bardzo się cieszyliśmy w ogóle, że trener Szłapa i w ogóle cały zespół rekordu się zgodził na sparing z nami. Wiadomo, że oni mają ważniejsze mecze już w najbliższym czasie, bo walczą o Puchar Polski, tak? Więc bardzo cieszę, że chcieli z nami zagrać. Dla nas to ogromna radość, wielkie wyzwanie. No wynik niestety pokazał, że jesteśmy na innym poziomie, ale na pewno wyciągniemy z tego sparingu cenną lekcję. Powodzenia zatem w pierwszoligowej rywalizacji. Bardzo dziękuję. Po zakończonym sparingu z Gliwiczanami podsumowujemy nie tylko samą grę kontrolną rekordzistów, ale i obóz, bowiem to był ostatni sportowy akcent zgrupowania biało-zielonych na własnych obiektach. Trenerze, najpierw o grze. Zdecydowane pewne zwycięstwo, choć było widać trochę zmęczenie. Tak, no na pewno zwycięstwo cieszy, bo wygraliśmy 10-1. No musimy się uczyć, cieszyć z każdego zwycięstwa. Było widać ten rozbrat z futsalem, że już gdzieś tam ileś miesięcy nie graliśmy w meczu takim ważnym, bo każdy mecz jest dla nas ważny. I tutaj były momenty, gdzie ta piłka przeszkadzała, gdzie te nawyki ruchowe już mamy gdzieś tak powiem, że tak powiem, wytrenowane i znowu gdzieś tam trzeba trochę czasu, żeby ta płynność była taka jak zwykle. Będziemy nad tym pracować. W większości wyglądało to bardzo dobrze, ale tak jak mówię, było parę słabszych momentów. Jeśli chodzi o obóz, no to wyjątkowo, bo zwykle gdzieś tam wyjeżdżamy na te krótkie zgrupowania. Tutaj ten obóz na naszych obiektach. Wiemy, że mamy świetne obiekty, więc na pewno ten obóz był tu dla nas wartościowy. Przepracowaliśmy go dosyć solidnie, w większości gdzieś fizycznie, ale też gdzieś tam trochę zahaczyliśmy o taktykę, więc ja jestem zadowolony z tego okresu. No przed nami 2 tygodnie pracy i cenny sparing z Pilsnem, więc tutaj jest czeska mocna drużyna, więc tutaj też będzie jakiś obraz naszej drużyny, na jakim teraz jesteśmy etapie, jakim jesteśmy poziomie i nad czym mamy dalej pracować. Dwumecz z czesko-słowacką mieszanką personalną w drużynie Interobalu to za 2 tygodnie, a chciałbym zapytać o to, jak przebiega proces aklimatyzacji w zespole nabytków, przede wszystkim Bernardo i Mateusa. No tak, myślę, że mamy na tyle fajną drużynę, że łatwo się u nas zaaklimatyzować. Bardzo, bardzo dobrze chłopcy ich przyjęli. Widać, że obydwaj mają potencjał. Mateusz widać, że grał na wyższym poziomie i gdzieś te nawyki wyższego grania ewidentnie pokazuje. No Bernardo musi się jeszcze gdzieś tam uczyć, ale też ma świetną technikę i na pewno jest to chłopak, na którego liczymy i na pewno w niedalekiej przyszłości pokaże swoje umiejętności. Natomiast w kontekście pozostałych zawodników rekordu chciałbym zapytać o stan zdrowia. No właśnie, od tego w zasadzie powinienem zacząć. Cieszę się, że zakończyliśmy ten obóz bez kontuzji. Tutaj jedynie Kamil Hutyra uraz gdzieś tam basenowy, można powiedzieć, tam przeciął rękę na odnowie biologicznej, ale oprócz tego jest ok, wszyscy są zdrowi, wszyscy są do mojej dyspozycji i tutaj z tego trzeba się cieszyć. Powodzenia zatem w dalszej pracy. Dziękuję.